kryjówki Maxa. Idziemy dalej. Tak sobie myślałem o tych poprzednich odcinkach i stwierdziłem, że trzeba troszeczkę bardziej to chyba się przyłożyć do tego wszystkiego. Nie biegać tak ciągle na pałę. Tylko troszeczkę jednak postarać się zrobić coś więcej, aby też tak zbyt często nie ginąć i nie powtarzać de facto tych samych etapów gry. Żeby to osiągnąć, trzeba będzie po prostu bardziej się skupić i miejmy nadzieję, że uda nam to się. Okej, ty mnie nie zabijesz. Leandro! Dobra, co my tu mamy? Skoro mamy się skupić, to się skupmy. Okej, mamy Indiańca. Tutaj będzie ich dwóch. Dobra. Jedyny problem w tym, że niektóre te postacie strasznie się, przynajmniej według mojego gustu, zlewają z otoczeniem i można po prostu przez szybki ruch myszki ich najzwyczajniej nie zauważyć. Dobra, muszę trochę pozbierać tych strzał. A wy co sądzicie w ogóle o tej grze? Mówię, jak dla mnie jest po prostu świetna. Tylko kolesi właśnie wpadło na pomysł zrobienia takiej gry. Wystartowali z projektem na Kickstarterze i po uzbieraniu tam kilkudziesięciu tysięcy euro bodajże udało im się stworzyć właśnie taką grę. Oczywiście początkowo była ona w wczesnej fazie dostępu, tak aby móc jeszcze nad nią popracować. I jedyne myślę, że przydałby jej się tutaj troszeczkę bardziej na przykład zróżnicowanych poziomów, ewentualnie wprowadzenia troszeczkę inaczej grafiki, tak aby te postacie tutaj troszeczkę bardziej się wyróżniały. No i oczywiście może więcej po prostu elementów graficznych, chociaż ciężko tutaj mówić o jakiejś wyszukanej grafice. Okej. Gdzie mnie wywiało? Okej, ja sobie tutaj pozbieram co mogę. A, mógłbym pozmieniać, ale kurde. Niepotrzebnie. Mogłem zostawić sobie łuk. Z łukiem akurat było całkiem dobrze. Okej. Do ciebie nie mogę strzelać. Get out. Dlaczego get out? Nie mam zamiaru stąd wychodzić. Sheriff Taylor. Okej, szeryfie. Okej, mamy zadanie. Tak więc postarajmy się zrobić to zadanie. Okej, to trochę nie wyszło. Dobra. Dodatkowa kasa zawsze może się przydać. Dobra, darujmy to sobie. Skoro mamy przejść część fabularną, to ją po prostu przejdźmy, a nie będziemy się bawić ciągle. Okej, okay, jestem tutaj. Okej. Okay. Startuję oczywiście z łukiem. Już jak ma mój gust. Jest on tutaj najciekawszą opcją. Okej. Okay. Muszę pamiętać też o zbieraniu tych strzał. Ja ciebie po prostu tak załatwię, zgarnę kasę.
Dobra, leżeć mi tam. No to po cichu muszę przejść to wszystko. No, TNT. Okej, tu jesteś sam. Więc cię mogę tak załatwić. Okej, teraz myślę, że tutaj będzie jeden gość. Dobra. Koniki. Ja bym chciał tą strzałę zabrać. Ja mogę chyba tyłem przejść. No, spróbuję. No nie. Jeszcze chyba 5 muszę zabić, tak? Okej, tutaj powinno być cichutko. Tutaj był jeden gość. Okej, jeszcze 4 z łuku. Dobra, tam nikogo nie ma. Tam były koniki. Okej. Nie wiem, skąd ty się tutaj wziąłeś. Ale początkowo cię tam nie było. To jest generalnie dosyć dziwne. Tylko pytanie. Ja tu już wszystkich pozabijałem. Tam raczej nie pójdę. Tutaj też przejścia nie było. Tutaj wszyscy pozabijani. No, kasa. Czemu by nie? Chyba powinienem tutaj móc wyjść. Kibelku. Nic nie ma. No, gdzie jest wyjście? Żebym musiał wrócić do miejsca, w którym zacząłem. No nie. No to już też byłem, więc nie wiem. Nie wiem za bardzo, o co może chodzić. Kibelek pusty. Dobra. Do koników chyba nie ma co strzelać. Bo i takim się nic nie stanie. Coś tu musiałem. No właśnie, coś tu nie gra. Tylko pytanie, co? No, powinienem móc się stąd teraz wydostać, a niestety tego zrobić nie mogę. Halo. Wyjście. Czemu nie chcesz się udostępnić? Jak mogę jeszcze 3 gości zabić, jak tutaj już wszyscy nie żyją? Okej. Możemy sobie darować. No trochę to chyba się popsuło. Gra. Co to ma być?
Nie wiem, no chyba trzeba będzie wziąć exit. Jeszcze raz. I teraz pytanie, czy jeżeli tak zabijam ludzi, to później jakaś odpowiedzialność spadnie na Indian? To mogłoby o tym świadczyć. Skoro jest zabij wszystkich, czy zabij generalnie za pomocą łuku. No właśnie, czyli jednak tak trzeba było. Po prostu zabij za pomocą łuku. Okej, ci sobie smacznie śpią. Ja po prostu przeszukam jeszcze raz te szafeczki. I tyle. I teraz mogę spokojnie wracać. Find Bill Watt in San Antonio. Okay. Hello, guys. Oh. Okay. Coś tutaj nie wypaliło. Dobra. Załatwiamy sprawę po cichutku. Tutaj nikogo nie ma. Dobra, nie zorientował się. Tamtych trzeba załatwić. Ewidentnie. Dobra. Załatwieni. Sobie spał. Totalnie niezorientowany, co się tutaj dzieje. Cicho. Załatwiona sprawa. Przenosimy się dalej. Tutaj ktoś mi tutaj będzie chodził. Ty będziesz mi chodził. No. No, God. No przecież. No prawie. No. I to miało tak wyglądać. Nie tam jakieś... bawienie się z łuku. Okej, stąd wszyscy. Ale mogę po prostu jeszcze przeszukać szafeczki, żeby znaleźć troszeczkę pieniążków, a widziałem, że z każdej coś tam wylatywało. Do ranch. A, nie chcę. Oni mi proponują po prostu jakieś wyprawy. Bill Watt. Dokąd my zmierzamy? Trochę okrężną drogą. A, dobra. Taki wajer. Będę zrobił tak. No właśnie. No,
Troszeczkę pozbierałem rzeczy. Szkoda, że więcej strzał nie znalazłem, ale jest dobrze. Co to mi daje? A po co mi to? Jak mogę tak? Totalnie bezsensowne. Jakbym miał wziąć ten kill off. No tak, zdecydowanie. Jest łatwiej. Dobra. Stanę na drodze. Okej. Shitao. Dawaj mi to. No. Myślałem, że utknąłem. Co tutaj się dzieje? Czyżbym? No nie. Nie gadaj, że to. Gdzieś powinno być TNT. Albo na przykład przejście. Dobra. Pięknie, kolejne. Czy tutaj ktoś jest? Nie widzę. Strzała. Ty strzelasz, człowieku. Budzić ludzi chcesz? Dobra. Nie, tu jeszcze. Chodź. Trzeba się pozbyć. Okej. Wszystkich tutaj już zabiłem. Tylko, że ty, gościu, miałeś strzelbę, to wolałem z dystansu. Można powiedzieć, że z dystansem podszedłem do ciebie. Dobra. Troszeczkę wolniej tutaj oddaję strzały. Dobra, trzeba zrobić tak. Do góry. Piękna koordynacja. No to akurat jak tutaj jest tylko jedna ścieżka, to mogę spokojnie sobie z nimi się bawić. Aż trzech. Okej. Myślałem, że będzie gorzej. Headshot. Dobra. 14 strzał jest. Gdzieś jedną zgubiłem, bo jak chyba startowałem, to miałem 15. Dobra. Pieniuszki. Oh, fuck. Serio? Było już tak blisko. Po prostu jeden błąd. Jeden błąd zaważył na wszystkim. No nie. Dobra. Nie ma się co aż tak za bardzo śpieszyć. Lepiej to rozwiązać. Rasa, dobrze. Okej. Ostatnio ty tutaj mi nabruździłeś.
Dobra. To jeszcze chyba któryś był, dokładnie. Wow. Było blisko. Dobra. Załatwione. Stało miałem problem. Ostatnim razem. Okej, okay. Udało mi się. No ej, no trochę to... Trochę to chyba... Nie do końca tak powinno. No. Udało się. Tylko takie dosyć to było dziwne. Nagle trzech gości koło mnie. Czy tutaj? Tutaj będzie ich trochę. Wow. No tego się nie spodziewałem. You again. Tak, it's me. I'm the devil. Co? Mam cię... Chcą powolnić w jakiś sposób? Chyba nie. No właśnie. Już chyba wiemy jak. A dziwne. Bum. Co to było? Taki bajer. Dobra. Dobra. Co ciekawe. Teraz tutaj po lewej. Dobra, teraz tu u góry. Powinien być typ. Okej, nie wiem, czego. Za pierwszym razem w niego nie trafiłem. Okej. No jak? Przecież tam była ściana. Jak on mógł nie trafić? Ajdź. No za bardzo nie rozumiem tamtej śmierci. Dobra. No chodź tutaj. Łap. Się będę bronił. Dobra. Kolejny gość. O, na szczęście mnie nie trafił. Było blisko. Dobra. O. Uff, no. Na szczęście. Tutaj, po tej stronie. No nie, no. Raz dostałem, a później za drugim razem padłem. Gin rzesz. Dobra.
Dobra. Nie przeszkadzaj. Udało się. Tu gdzieś będzie dalej po prawej. Okej. Udało się. Zróbmy to w taki sposób. Okej. Wolałbym tak nie stać odsłonięty. Przez pewien czas byłem. Ładnie. Kto? Po prawej. God damn it. Gość po prawej. Strasznie to kurde. Są te niektóre miejsca, za którymi się chowają. Fuck. My life. Koordynacja jak zwykle 2 na 10. Dobra. Nie ma po prawej. Dobra. Nie wiadomo, na którą stronę tutaj zapatrywać bardziej. Bo goście totalnie nie grają fair. Tylu mam, nie jednego. Okej. A, gdzie wy jesteście? Dobra. Jest jeden po prawej. Czy mogę bez... Kurde, on zaraz mnie stamtąd zabije. Dobra. Nie wiem, czy on tam nadal jest, czy co? Chyba nie. No, w gościu. Cholera. No i to jest... problem. Dobra. Prawa, lewa. Nikogo. Dobra. Ty mam z lewej. Okej. Okay. Dobra. Był daleko. Z prawej. Z lewej nikogo. Okej. Okay. Lewa czysta. Nie. Dobra.
Teraz ciebie udało się. Prawej nikogo. W końcu.